Cześć wszystkim, witam was serdecznie na moim kanale YouTube. Jestem Michał N, a to jest miejsce, gdzie razem będziemy odkrywać tematykę kanałów, różnego rodzaju tematy o życiu, przemyślenia i tym podobne. Czeka nas mnóstwo ciekawych filmów, inspirujących treści i świetnej zabawy. Nie zapomnijcie zasubskrybować, kliknąć dzwoneczka i zostawić łapki w górę, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Dzięki, że jesteście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja się nazywam Michał N, a my znajdujemy się na kanale Przemyślenia Vlog. Najprościej jest nam oceniać innych powierzchownie. Najłatwiej rzucić w kogoś błotem, mięsem, kamieniem, a pozory przecież tak bardzo mylą. Tak często prowadzą na manowce. Widzisz kogoś i myślisz dupa, a potem okazuje się, że jednak diament. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, co kryje się pod pozorami ludzkich zachowań i motywacji takich, a nie innych działań. Ale ludzie mają skłonność do powierzchowności, niestety. Oceniają, co widzą w danej chwili. Nie interesuje ich, co się przeszło lub z czym trzeba było się zmierzyć w życiu. Nie zatrzymuj się nad duszą, wnętrzem, wrażliwością. Jeśli ktoś sam odchodzi z twojego życia, nie tworzy pustki, ale miejsce. Nie goń za kimś, komu dobrze jest bez ciebie. Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba oferuje ci to wszystko tylko dlatego, że cię lubi. To normalne, że ludzie o mnie gadają. No przecież, gdyby pierdzielili o sobie, nikt by ich nie słuchał. Chcesz wejść do mojego życia? Zapraszam, drzwi są otwarte. Chcesz wyjść? Żegnam, drzwi również są otwarte. Tylko mała prośba, nie stój w progu, bo blokujesz przejście innym. Otacza się tylko takimi ludźmi, którzy akceptują cię z twoimi wszystkimi stronami, tymi mocnymi i tymi słabymi, którzy już na samą myśl swoją obecnością wywołują uśmiech w twoich oczach, którzy gdy upadniesz na ścieżce życia, zawsze pomogą ci podnieść się. Świat byłby piękniejszy, gdyby wszyscy zaglądali tylko do swojego ogródka. Rób tylko to, co kochasz, żyje się tylko raz. Stroń od nienawiści. Nie czekaj, aż coś się zmieni. Zmień to sam. Kochaj i pozwól się kochać innym. Bądź otwarty na zmiany. Nie popadaj w przyzwyczajenia. Czasem trzeba się zgubić, aby się odnaleźć. Obieraj nowe drogi, nawet jeżeli nie są one łatwe. Nie porównuj się z innymi. Chwytaj okazje, które nadarzą się, bo później będziesz żałować. Bądź kreatywny, nawet jeżeli inni tego nie dostrzegają. Jesteś piękny taki, jaki jesteś. Bądź dobry dla innych, a inni będą dobrzy dla ciebie. Bądź niezależny. Rób wszystko z pasją. Bądź odważny. Nie pozwól niepowodzeniom zawładnąć tobą. Jutro jest nowy dzień. Życie jest krótkie. Nie trać czasu. Ciesz się sukcesami innych ludzi. Bądź fair wobec innych, nawet w zawodach życiowych. Nie patrz na tych, którzy widzą cię tylko wtedy, kiedy jesteś im potrzebny. Nie pozwól sobie tracić więcej czasu na tych, którzy traktują cię jako jedną z opcji, dla których jesteś atrakcyjny, dopóki okoliczności są odpowiednie dla nich. Skup się na ludziach, którzy są dla ciebie, którzy to udowodniają, bo są zawsze obok, a nie tylko wtedy, kiedy cię potrzebują. Kiedy ktoś nie może manipulować tobą, manipuluje innymi, aby źle o tobie myśleli. W dzisiejszych czasach liczy się tylko uroda, a nie charakter. Cechy charakteru straciły termin ważności. Nie rób nic na siłę, jeśli jakkolwiek relacja nie jest szczera, to i tak nie przetrwa próby czasu. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, kiedy wydaje się, że skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna. Szkoda, że koleje losu
czasu. Nigdy nie mają biletów powrotnych. Życie uczy, aby dwa razy się zastanowić, zanim nazwiesz kogoś przyjacielem. Stawiaj w życiu na ludzi, którzy postawili na ciebie. Nigdy nie postępuj z ludźmi, którzy mają niewiele lub nic, ponieważ może się zdarzyć, że jednego dnia w tej samej sytuacji będziesz. Nie ma przypadkowych spotkań w naszym życiu. Każdy napotkany człowiek jest albo sprawdzianem, albo wyjątkowym prezentem. Ludzie natychmiast zauważają, kiedy zmieniasz swoje nastawienie do nich, ale nie zauważają, że powodem tego było ich własne zachowanie. Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak jak oni z tobą. Często bywa tak, że niektóre osoby zaczynają cię doceniać dopiero wtedy, kiedy ty nie chcesz ich już znać. Otacza się ludźmi, którzy mówią: napisz, jak dojedziesz do domu. Czasami musisz grać rolę głupca, aby oszukać głupca, który myśli, że oszukuje ciebie. Gdy ktoś ocenia twoją drogę, pożycz mu swoje buty. Przeszłość jest po to, żeby się z niej uczyć, a nie po to, żeby z nią żyć. Kiedy nadejdą trudne chwile, przekonasz się, jaka jest twoja rodzina, prawdziwa rodzina i twoi przyjaciele. Pomóż 100 razy, zapomną, odmów raz, zapamiętają. Większość twoich wrogów to ludzie, którym kiedyś pomogłeś. Trzymanie wszystkiego w sobie bardzo boli, ale zwierzanie się niewłaściwym osobom może zaboleć jeszcze bardziej. Jest w moim życiu taka osoba, co zawsze będzie znaczyła dużo więcej niż trochę. Uważam, że powinno się mówić do kogoś wprost, prosto z mostu, w cztery oczy, ale jeśli zdecydowałeś się obgadywać mnie za plecami, to może i dobrze. I tam jest twoje miejsce. Nie martw się, jeśli ktoś cię odrzuci. Ludzie zwykle odrzucają drogie prezenty i drogie rzeczy, bo ich na nie nie stać. Nie zostawiaj telefonu na później, nie zostawiaj słów kocham cię, przepraszam cię, dziękuję, do widzenia, dzień dobry na później. Nie odkładaj ludzi na później, ani rozmowy z przytulenia pocałunku. Nie zostawiaj tych słów na później, ani tego spotkania, ponieważ później może zabraknąć czasu, ponieważ później życie się kończy, ponieważ później na wszystko może być już za późno. Każda minuta życia, zdarzenie nauczyło mnie jednego: warto się ani przyzwyczajać, ani ufać. Największym błędem, jaki kiedykolwiek popełniłem, było pozwolenie ludziom zostać w moim życiu znacznie dłużej, niż na to zasługują. Czasem człowiek sądzi, że już ujrzał dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia jednak nie ma dna. Chcę zbudować relację z kimś, kogo obchodzi, dlaczego byłem cicho cały dzień, nie kogoś, kto się wścieka, bo zachowuje się inaczej. Życie jest zbyt krótkie, aby zszarpać, kłócić się, aby przejmować się pierdołami, zbyt krótkie, aby odmawiać sobie jedzenia, szczęścia, radości, spacerów, ludzi, pocałunków i wiele innych rzeczy. Dlatego wykorzystuj każdą chwilę, aby żyć, dziel się dobrem, przyjmuj dobro, bądź przyjacielem, bądź człowiekiem, kochaj, szanuj. Celem życia niektórych ludzi jest chęć utrudniania życia innym. Szacunek działa w dwie strony. Jeśli chcesz go doświadczyć, musisz go okazywać.